Nascono quelle parole risuonate in Piazza San Pietro proprio il 22 di ottobre del 1978. Non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo. To właśnie z tego dialogu, z tej relacji z Bogiem zrodziły się słowa, które brzmiały na placu Świętego Piotra pamiętnego dnia 22 października 1978 roku, gdy Jan Paweł II mówił: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. E così San Giovanni Paolo II ci insegna ad essere forti nella fede. I w ten sposób Jan Paweł II uczy nas, abyśmy byli mocni w wierze. E attingere anche noi dal nostro dialogo personale con Dio la sapienza per vivere bene nel nostro tempo. I czerpać z tego osobistego dialogu z Bogiem, z modlitwy, siłę, aby zostać wiernymi, mądrość, aby przeżywać dobrze każdy dzień naszego życia. E così noi guardiamo ai nostri santi di questa sera, Santa Rita e San Giovanni Paolo, come dei compagni di strada, come dei fratelli maggiori. I dlatego patrzymy dzisiejszego wieczora na naszych świętych, na świętą Ritę i na świętego Jana Pawła II, jako towarzyszy naszej pielgrzymki przez życie. E questa sera entrambi dicono a noi: guardate al Signore Gesù. I dzisiejszego wieczora oni obydwoje mówią do nas: patrzcie na Jezusa Chrystusa. E aggiungono: ascoltate la sua parola, imitate i suoi atteggiamenti. I dodaje: słuchajcie Jego słów, naśladujcie to, czego nas naucza. E ci chiedono: portate agli uomini e alle donne del nostro tempo il messaggio gioioso del Vangelo. I również proszą nas o to, zachęcają do tego, abyśmy to przesłanie nieśli do naszych braci i sióstr, wśród których żyjemy. Portate il messaggio del Vangelo non moltiplicando le parole, ma con lo stile della vostra vita, con il comportamento quotidiano. Nieście świadectwo Ewangelii nie poprzez wielość słów, lecz przede wszystkim poprzez świadectwo osobistego życia. Perché il cristiano, come Rita, come Giovanni Paolo II, è colui che riproduce per quanto gli è possibile nella sua vita lo stesso comportamento del Signore Gesù. Ponieważ chrześcijanin, podobnie jak święta Rita i święty Jan Paweł II, żyje tymi słowami, zachowaniem i przykładem, jakie pozostawił nam Jezus Chrystus.